Realme GT Neo 3 jest rekordowy pod jednym względem, czy w innych kategoriach dotrzymuje kroku konkurencji. Zacznę tym razem od ekranu i bardzo pozytywnej zmianie względem innych smartfonów Realme. Myślę o przełożeniu kamerki do selfie z lewego boku na środek górnej części ekranu. Dzięki temu jest symetrycznie, nie ma przesunięcia w kącie podczas robienia samopstryków, także to bardzo pozytywna rzecz względem poprzednika. Poprawiono również wielkość ramek, szczególnie tej pod ekranem. Jest symetrycznie i estetycznie jednocześnie. Sam ekran ma przekątną 6,7 cala, czyli ciut więcej niż w poprzedniej generacji. Jest to ekran AMOLED z odświeżeniem 120 Hz. Ekran obsługuje HDR10+ i działa HDR w aplikacjach typu Netflix. Jasność tego panelu jest dobra, w obecnych warunkach abstrakcyjnego słońca daje sobie radę. Może bez idealnej czytelności, ale jest nieźle. Ekran pokrywa szkło Gorilla Glass 5. Wyższą generację, czyli Victus, spokojnie w tej cenie można już oczekiwać. Do tego jest to powierzchnia, która odbija światło w taki sposób, że obraz przy kątach, gdy pada wyraźne światło na ekran, trochę blednie i wyraźnie spada kontrast. To właśnie wyróżnia średniaki od prawdziwych flagowców. Kolorystycznie jest dobrze, ale nie jest to topowy ekran, to trzeba wiedzieć. Realme niestety dalej zupełnie olewa temat obsługi wyższego odświeżania w grach i wszystkie są odtwarzane w 60 Hz, mimo że są one dostosowane do 120 Hz. Sam tryb adaptacji częstotliwości odświeżania to mit. W interfejsie jest sztywno trzymane 120 Hz, także telefon w żaden sposób nie dostosowuje odświeżania do wyświetlanych treści. Realme mówi o dedykowanym procesorze do zapewnienia, i tutaj cytat, wysokiej liczby klatek animacji w trakcie intensywnej gry. Stricte z tego co się dowiedziałem, ma on dbać o reprodukcję kolorów przy wyższych częstotliwościach, ale co ma wspólnego to z grami, no to nie do końca wiem. Przechodzę teraz do wykonania. Seria GT jest designem wyjątkowa i niepowtarzalna na rynku. Zacięcie sportowe i połączenie z motoryzacją. To pewnie komuś się może spodobać. Wygląd zatem pomijam, a skupiam się na tym, co mogę ocenić, czyli jakość użytych materiałów. Spasowanie jest bardzo dobre, z dwóch stron jest szkło, to z tyłu jest z wykończeniem satynowym, zatem raz, że przyjemne w dotyku, a dwa, nie palcuje się. To jest naprawdę fajne. Niedopuszczalne moim zdaniem w tej cenie jest serwowanie plastikowej ramki. Nie próbuje ona nawet udawać aluminium. Czasami w smartfonach jest taki myk stosowany, że człowiek zastanawia się, czy to jest na pewno syntetyk. Tutaj nie ma z tym problemu, bo po prostu widać, że jest to plastik, choć i tak większość osób wsadzi ten telefon w etui, także nie musi to być jakoś bardzo dużą wadą. Na koniec jeszcze dosyć istotna uwaga. Realme nie komunikuje jakiejkolwiek odporności na zachlapania, nawet przed takim małym deszczykiem, jak to zazwyczaj bywa w smartfonach, także z tym modelem trzeba najwidoczniej szczególnie wystrzegać się wody. Bajerem, ale takim bardziej sensownym jest pomiar tętna zaszyty w podekranowym skanerze linii papilarnych. Takie triki stosuje Realme i Xiaomi i w zależności od modelu jest to bardziej lub mniej sensowne. Tutaj pomiary są powtarzalne, równe, więc na tle konkurencji pod tym względem GT Neo 3 wypada bardzo dobrze, a sam skaner to klasyk dla Realme. Świetny w skrócie mówiąc, szybki, bezbłędny, na dobrej wysokości umieszczony, a wspomagany bardzo szybkim rozpoznawaniem twarzy, czasami nie ma okazji się wykazać, bo telefon rozpoznaje nasze pysio jeszcze szybciej. Narzekać tutaj nie wolno i bardzo podobnie jest z wydajnością oraz podzespołami. Kiedyś było o matko tylko nie procesor od Mediateka, obecnie ja o matko tylko nie Snapdragony. Odwróciło się to o 180 stopni i Mediateki są teraz moim zdaniem sensowniejszymi procesorami. Tutaj mamy 8-rdzeniowy Dimensity 8100, którego rdzeń rozpędza się do 2,85 GHz. W poprzedniku był bardzo dobry Snapdragon 870 o zbliżonej wydajności, także trudno mówić o wyraźnym skoku w mocach obliczeniowych. Jednak to co ważniejsze, to ten telefon nie grzeje się, nie ma problemu z odprowadzaniem ciepła, nawet podczas grania. Robi się delikatnie cieplejszy, ale to kropla, albo raczej Celsjusz w morzu łez posiadaczy topowych Snapdragonów. Pamięć RAM to 8 lub 12 GB, w zależności od wersji.
System jest bez historii, bo nic się w tym nie zmienia, a każdy użytkownik smartfonów Realme, OnePlusa czy też Oppo będzie czuł się jak w domu. Jest Android 12, a kultura pracy jest podręcznikowa. Są bajery typu przeróżne animacje w zakładce personalizacja, dzielone czy pływające okna, skróty do aplikacji w skanerze odcisków palców i o tym wszystkim warto wiedzieć, ale to dalej funkcje, z których korzysta się od czasu do czasu. W moim odczuciu najważniejsza w systemie jest stabilność i szybkość, a tego Realme nie można odmówić, a sprzęt ten ma spokojnie szansę przez kilka lat działać bardzo dobrze. Powiedzieć w tym miejscu muszę, że ostatnim czasy z aktualizacjami w przypadku Realme, tak bezpiecznie mówiąc, jest różnie. Mowa o aktualizacjach w Polsce. Nie mogę na starcie skrzywdzić tego modelu, bo może w jego przypadku będzie zupełnie inaczej, ale to wróżenie z fusów. A przemilczeć tego tematu, żeby być z wami w porządku, również nie wypada. A właśnie, jeszcze wibracje. Silniczek jest rześki, ma wiele trybów pracy, także te wibracje są przyjemne i niebanalne, co daje dodatkowy plus przy korzystaniu ze smartfona. Czymś niezbyt popularnym jest antena 360 stopni w przypadku NFC. To Realme już stosuje od jakiegoś czasu. Ma to poprawić szybkość odczytu karty przy płaceniu, a nie jak to bywa w przypadku niektórych smartfonów. Trzeba na terminalu szukać punktu bądź dotykać go telefonem. A wiadomo, jest to siedlisko bakterii i bez dotykowej płatności wtedy trochę mijają się z celem. Poza tym komunikacja jest spoko. Jakość rozmów jest bez szaleństwa, ale w normie. Jest też również i 5G. O muzyce można powiedzieć, że nie ma jacka 3,5 mm, ale telefon dobrze pracuje ze słuchawkami Bluetooth i ma do tego głośniki stereo. Grają one w proporcji 60-40% mocy i są bardzo donośne. Pod kątem audio to ostatnio grupa BBK, w skład której wchodzi OnePlus, Realme i Oppo, naprawdę poprawiła wrażenia muzyczne. Tutaj jest bogaty korektor, który dostarcza różne profile dźwięku, jest miło wyważony bas, scena jest szeroka i pochwalam muzykę. Tym rekordem, o którym mówiłem, jest ładowanie. 150 W jest obecnie najszybsze z dostępnych w Polsce smartfonów, przebijając obecnego rekordzistę Xiaomi o 30 W. Osiągnięto to oczywiście dzieląc baterię na dwa mniejsze ogniwa. Pełne ładowanie udało mi się od zera osiągnąć w 16 minut. Wynik imponujący, choć uważam, że wszystko od 25 minut w dół jest już dla mnie na tyle szybkie, że różnicy w normalnym użytkowaniu się nie odczuję. Ale to tylko moje zdanie i nie musicie się z nim zgadzać. Jak z baterią będzie po takim srogim ładowaniu? Producent deklaruje pojemność 80% po 1600 ładowaniach. Telefon trzeba ładować codziennie, także prosta matematyka mówi, że po ponad 4 latach bateria dopiero zauważalnie będzie miała różnicę w pojemności. Ciekawe, jaka będzie rzeczywistość. Ta nominalna pojemność obecnie baterii obniżyła się względem poprzednika o 500 mAh i wynosi 4,5 tysiąca mAh. Jakie są wyniki? 3,5 do 4 godzin pracy na ekranie, czyli jakoś idzie dotrzepać się do końca dnia. Alternatywnie można nosić ładowarkę ze sobą i szukać gniazda na kilka minut, ale ta z kolei jest wielka i ciężka, waży 189 gramów. Szkoda, że Realme nie rozkminiło, żeby w niej dać drugi port USB i móc ładować nią jednocześnie telefon i na przykład tablet bądź inne duże urządzenie. Jest to super proste, a jak bardzo zyskałaby ona na użyteczności. Ważną nowością jest sensor aparatu głównego. Jest to jednostka, która występuje w Realme GT 2 Pro, Oppo Find X5 Pro czy Xiaomi 12. Czyli jest to ten wyższy poziom matryc. Ma on 50 megapikseli i jest do tego optycznie stabilizowany, co również jest nowością. Ucierpiał zapewne na tym szeroki kąt, który ma kiepściutkie 8 megapikseli, a do tego jest niepotrzebne 2-megapikselowe makro. Widać, że ten model potrafi rejestrować szczegóły, tworzy ostre zdjęcia bez zamydlania części fotografii. Reprodukuje poprawnie kolory, na ogół, bo czasami lubi zaserwować zbyt pastelowe odcienie. Potrafi być plastyczny z bliskiej odległości, a zdjęcia na dwukrotnym zoomie cyfrowym są bardzo sensowne. Dobra matryca i nawet wycięcie z niej fragmentu kadru nie jest wyzwaniem tutaj dla oprogramowania. Dodam, że między dwukrotnym zoomem a podstawowym widokiem potrafią być ogromne różnice w ekspozycji i kolorach. Ten model ma za to wyraźny problem z rejestracją informacji w cieniach. Wielokrotnie widać to na zdjęciach, że zostawia w takich miejscach czarne plamy. Na tym traci ogólna dynamika zdjęć. To jest moje główne zastrzeżenie do fotek. Przypomnę i pochwalę aplikację aparatu. Tak szybkich i dobrze zoptymalizowanych apek nie ma wiele na rynku. Wszystko dzieje się szybko, bez zamulania, także to jest warte odnotowania.
A co szeroki kąt na to? 8 megapikseli w tej cenie nie jest do zaakceptowania, nawet jeżeli to jest niezła jakość jak na taką rozdzielczość. Detali nie ma zbyt wiele, ale widać cokolwiek na tych zdjęciach. Na boku kadru widać różne artefakty. O dziwo, szczególnie po lewej stronie bywa jaśniej i mniej kontrastowo. Takie zdjęcia też wymagają dużo światła. Tego obiektywu niestety za nic nie pochwalę. A jak fotki nocne? Brawo dla Realme, że w automacie mamy taki mini tryb nocny. Wiele osób nie przełącza się między trybami, a chce mieć możliwie najlepsze foty i złotym rozwiązaniem jest właśnie taki myk. Fotki są trochę dłużej naświetlane i jedynie w trybie nocnym widać lepsze kontrolowanie źródeł światła. O dziwo, w bardziej ciemnych kadrach nawet lepiej wywiązuje się ten tryb mini nocny, bo nie robi takich paskudnych fioletowych artefaktów na bokach kadru. Tryb nocny też potrafi trochę więcej wyciągnąć z cieni, ale to nie są za duże różnice. Technicznie foty są ostre, przyjemne dla oka, jasne, ale dalej w nocnym klimacie. Kolory są ciepłe, ale nie przesadnie, więc poza fioletowymi wpadkami nic wielce złego na nich się nie dzieje. Szeroki kąt w nocy nie wymaga mojego komentarza. Aparat do selfie najprawdopodobniej jest dokładnie ten sam co w poprzedniku. Ma 16 megapikseli i te same bolączki co właśnie rzeczony model. Tryb auto HDR tak naprawdę nie działa i warto zawsze mieć włączony HDR, bo inaczej tło jest przykładnie przepalane. W trybie portretowym fajnie, że już działa normalnie HDR. Jest co prawda miękki, więc nie w każdych warunkach zrobi zdjęcie z odpowiednią dozą kontrastu, ale całokształt jest dobry. Ten model nagrywa filmy maksymalnie w 4K. Nie uważam, żeby było trzeba płakać przez brak 6 czy 8K. 4K jest solidne pod kątem szczegółowości i kolorów. Nawet zoomując obraz, dalej wygląda on sensownie. Po optycznej stabilizacji obrazu na pewno można więcej się spodziewać, bądź jakiegokolwiek wsparcia elektronicznej stabilizacji na 4K przy takiej wydajności. Chamskich skoków obrazu nie ma, ale kołyszy się jak na dobrej łodzi. Pamiętajcie, że test ze schodami jest bardzo wymagający i na płaskiej nawierzchni wideo wypada znacznie lepiej. Dzisiaj wyjątkowo podsumowanie trochę inny sposób, bo jak słyszycie, jestem trochę przeziębiony, ale mogę wam powiedzieć przy okazji nagrywania wideo z Realme GT Neo 3 właśnie w trybie bokeh, że ten tryb bardzo dobrze działa. A jeżeli chodzi o sam smartfon, to poznaliście jego wady i zalety. Już wiecie, że to nie jest najlepszy smartfon fotograficzny w tej cenie, ale za to jest bardzo dobrym kompanem w codziennej pracy, nie nagrzewa się, jest wydajny. Szybkie ładowanie też jest na plus, gdy żyje się dynamicznie. Oczywiście osobiście chciałbym, żeby kosztował trochę mniej, ale wiadomo jakie są obecnie realia. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.